Ilu Polaków w kwarantannie? W życie wchodzą nowe przepisy. Ilu Polaków w kwarantannie? 617 908 osób w Polsce objęto kwarantanną. Wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia. To o prawie 66 tysięcy. Mniej niż dzień wcześniej. Z kolei tydzień temu 26 stycznia w kwarantannie było 909 567 Polaków. Od dziś, 2 lutego, obowiązują nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji domowej m.in. dla osób udzielających świadczeń chorym na COVID-19, żołnierzy i funkcjonariuszy. Resort Zdrowia podał także, że w szpitalach przebywa 16 529 pacjentów z COVID-19, z czego 1045 pod respiratorami. W sumie dla zakażonych SARS-CoV-2 przygotowano 30 707 łóżek i 2717 respiratorów. Zmiany dotyczące kwarantanny. W ostatnim czasie przepisy dotyczące kwarantanny w naszym kraju uległy zmianie. Jak mówią przedstawiciele rządu, wszystko z powodu wariantu Omikron. Obowiązkowa kwarantanna po kontakcie z zakażonym lub wystawieniu skierowania na test została skrócona z 10 do 7 dni. Jednak czas izolacji, w przypadku potwierdzenia COVID-19, pozostał bez zmian. Inne zasady dotyczą m.in. osób udzielających świadczeń chorym na COVID-19, żołnierzy i funkcjonariuszy. Od 2 lutego dla tej grupy czas kwarantanny skrócono do 5 dni. Jeśli dana osoba z tej grupy codziennie będzie wykonywała test antygenowy, który wskaże wynik ujemny, kwarantanny nie stosuje się, czytamy. Są też zmiany w przepisach dotyczących izolacji domowej i te także dotyczą medyków, żołnierzy i funkcjonariuszy. Od 2 lutego czas izolacji domowej dla tej grupy będzie wynosił 7 dni, ale może zostać skrócony do 5, jeśli w piątej dobie test w kierunku SARS-CoV-2 da wynik negatywny. Kwarantanna i techniczny lockdown. W czwartek 27 stycznia liczba osób objętych w Polsce kwarantanną przekroczyła 1 000 000. Tak wysokie liczby to techniczny lockdown, komentował wówczas w rozmowie z interią.pl profesor Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Nie wprowadzony przepisem, a spowodowany rozwojem pandemii, ale efekt jest taki sam, część pracowników nie pracuje, bo jest w izolacji, część pracuje, ale zdalnie, mówił. Jak wskazywał, skracanie okresu kwarantanny, wydaje się to dziś dopuszczalne ze względu na specyfikę Omikronu, który jest bardziej zakaźny niż wcześniejsze warianty SARS-CoV-2, ale szybciej spada jego ilość w organizmie, w wydzielinie z nosa, śluzie, plewocinie, zatem człowiek szybciej przestaje zakażać.